Dzień dobry, witajcie na kanale El Turista Urbex. Dzisiaj zwiedzamy dwór, a właściwie pałac. Miejsce związane z insurekcją kościuszkowską. I ja już się nie mogę doczekać, żeby tam wejść do środka. A historię tego miejsca opowie wam narrator. Wchodzimy. Zapraszam na odcinek. Na wzgórzu otoczonym parkiem stał pierwotnie zameczek z 1557 roku. Na jego miejscu w XVII wieku wzniesiono nową siedzibę. Przetrwała ona do insurekcji kościuszkowskiej z 1794 roku, kiedy w czasie bitwy pod Maciejowicami budowla została zniszczona. Na początku XIX wieku powstał pałac przypisywany Fryderykowi Albertowi Leslowi. Pałac ten nieco zmienił swą formę, kiedy w drugiej połowie XIX wieku przebudował go architekt Ksawery Dionizy Makowski. Ale tu zimno. To są już powojenne zapewne elementy, a ogrzewanie jak nie mam. Jeszcze wyżej. O kurde. To już oświetlenie mi nie będzie potrzebne. Dziwny zapach. W sensie w ustach kibelki. Belek na urobek się musi być. Dziwne, słyszę muzykę z auta. Schemat elektryczny. Aha. To jest jeden z elementów. Piec kuchniowy. Pewnie to była kuchnia. Thank you.
Wow, materac! Kibelki! Małe kibelki. Zaokrąglenia, wnęki takie okrągłe. Dosyć często w utworach, po których się poruszam, też są takie wgłębienia, żeby były kiedyś piece. Kaflowe. Cechą charakterystyczną piętrowej, nakrytej czterospadowym dachem budowli jest surowa forma. Niemal w całości elewacje pałacu zostały boniowane, a zwieńczenie środkowego pseudoryzalitu ma formę schodkowej attyki. Elewacje pałacu ożywiają różnej wielkości i kształtu okna, a w elewacji bocznej dodatkowo dziwaczne okrągłe otwory oraz blenda w obramowaniu zwieńczonym trójkątnym naczółkiem. Wejście zamknięte szerokim koszowym łukiem poprzez czterofilarowy ganek wspierający balkon. Pałac ten wybudowano w XIX wieku na miejsce zniszczonego podczas insurekcji kościuszkowskiej zamku tudzież innego budynku. Słyszałem plotkę, że w jego murach są wymurowane pociski i kule. Ktoś chodzi. Nie jesteśmy sami, także dziś. Także wykończę wam, że słyszałem plotkę taką, że w ścianach tego budynku są zamurowane kule i pociski z odbywającej się tu wcześniej słynnej bitwy pod Maciejowicami. Romantyczną wizję przeszłości dworu tworzy wspaniała monumentalna okrągła baszta, o której opowiemy wam w jednym z kolejnych filmów. Muszę działać szybko, muszę być cicho, bowiem podjechało kilka aut i kręcą tu się ludzie. Sądząc po głosach, są to raczej ludzie dorośli. Mimo wszystko nie chcę rzucać się w oczy, żeby nie było żadnego przypału, także robię swoje i spadam dalej. Thank you.
sobie spróbuję wyobrazić, co tu się działo. Scena. Przedstawienie. Koncerty. Może gry na pianinie, fortepianie. A może to już z czasów powojennych. Patrząc na mapy, strzelam, że mogło tu się dziać coś już po wojnie. Że mogło to zostać odnowione, wyremontowane. A sama scena, kiedy się pojawiła? Ale byś tu w takim miejscu. Usiądź sobie tam, naprzeciwko sceny. I zobaczy, co tu się działo. To byłby fajny widok. A ja tych ludzi słyszę. Idziemy dalej. Wszędzie nasi tu byli. Ale ten wysoki sufit jest czadowy. Te ozdoby na ścianach. Jest jakiś młodzieniec, który prawdopodobnie czeka, aż pójdziemy, żeby sobie tu wejść, także ja powoli się ulatniam. Jeszcze kilka pomieszczeń. Także z tego oto miejsca, z tej sceny, z tego pięknego pomieszczenia, pięknej sali koncertowej, zapewne koncertowej, teatralnej sali. Chciałbym wam podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Trzymajcie się, do następnego. Cześć. No, iście no, teraz. Czy coś, balkon.